Jednym z elementów sprawy była piosenka hip-hopowa, która, jak twierdzi, obrażała jego dobre imię. To w sumie o tej sprawie to no tyle mogę powiedzieć, że się właśnie od wakacji ciągnie i też jeszcze za tydzień ma być ten wyrok. Za co? Za piosenkę, za... Bo nagrałem z kolegą, właśnie z Tomkiem, nagrałem piosenkę na dosyć wulgarno i została wrzucona na internet i on twierdzi, że to jest piosenka skierowana do niego i że my to wrzuciliśmy i tam paragrafy to swoje ma i za to nas oskarżył. Znaczy była dołączona płytka CD do akt, w sprawie której ja nie dołączyłem do materiału dowodowego. Znaczy, tekst był dosyć niewyraźny i no była to piosenka prawdopodobnie śpiewana przez jednego z nieletnich, chociaż nie wiem, ponieważ no, nie robiłem jakiejś analizy grafologicznej, znaczy analizy głosu, czy to pochodziło od nieletniego, czy nie, bo nie było takiej potrzeby, uznałem. Teraz sprawa ma się kończyć, ta za tą piosenkę, a następna właśnie z kolego też się będzie zaczynać, nawet nie wiem o co. Też jego oskarżenie nie takie, że skarga wyjdzie na policję i policja i sąd rozpatrza sam, tylko że jego oskarżenie też nie mam pojęcia w ogóle o co. Teraz już tak z pół roku nawet na osiedlu często nie przybywam, to nie wiem o co mógł się przyczepić, pewnie rok temu coś zrobiłem i się czepia. Pan poszkodowany w tej sprawie dołączył to, bardzo chciał, żeby to pokazać właśnie, jak jest obrażany w tej piosence. No ja po prostu nie włączyłem do materiału dowodowego. Jeżeli uważał za celowy, to przecież zawsze może pozwać rodziców, którzy jako przedstawiciele ustawowi są odpowiedzialni za jakieś szkody, które wyrządzą ich dzieci. No to niech sobie tego dochodzi w postępowaniu cywilnym. Ja nie uważałem tego za potrzebne, żeby w sprawach nieletnich dołączać do materiału dowodowego tą sprawę i się nią zajmować. To była taka sytuacja, że przyszedł do mnie do miejsca pracy i po prostu zauważył, że ja tam pracuję i po prostu poszedł do szefa i nagadał na mnie, że jestem kryminalista taki, nie taki i po prostu szef mnie zwolnił z pracy. Ale są takie sytuacje, że znaczy tak jak ja przyjadę nieraz z delegacji, postawię samochód pod blokiem i idę do sklepu, to sąsiad po prostu wychodzi za mną i patrzy, co ja kupuję. Nawet, no i tu koledzy też jak chodzą nieraz, za moim synem chodził, za córką właśnie, patrzy na ręce co się kupuje i później chodzi gada, że ojcu kupuje alkohol, co taka rzecz się nawet nie zdarzyła, bo w sklepie nawet nie sprzedadzą alkoholu, tylko jak sobie kupię to sam idę kupuję piwo czy coś tam, alkohol jakiś. I po prostu on chodzi, prowokuje i policja nam mówi, żeby go unikać, ale jak ja mogę wyjść z dzieciakiem na swojej klatce, ja nie mogę właśnie na własnej klatce siedzieć, na ławce. To po co te ławki? Co jak ja wyjdę z dzieckiem, sobie jeździ rower, wyprowadzam, ten już policję wzywa, że ja spożywam alkohol. Znaczy ustawa, przede wszystkim ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie operuje pojęciem winy, tylko sąd orzeka środki opiekuńczo-wychowawcze bądź poprawcze, jeżeli uzna to za celowe. Jeżeli stwierdzi, że popełnili czyn karalny bądź ulegali demoralizacji. I jeżeli sąd uzna za konieczne stosowanie takich środków, to tu właśnie nie ma pojęcia winy. No, o ile pamiętam tą sprawę, bo prowadziłem to chyba w zeszłym roku, ją chyba prowadziłem, to chłopcy pochodzili z normalnie funkcjonujących rodzin, pełnych, chodzili do szkoły. Ja no, nie jestem naiwny, wiem, że chłopcy są normalni zupełnie, także nikt nie oczekuje od tego, że będą jakieś anioły, którzy w ogóle będą przepływać koło bloku milcząco i tylko machać skrzydłami. Normalnie, myślę, że normalnie zachowywali, a myślę, że pan, który występował w tej sprawie i złożył tę skargę, w mojej ocenie był nieco przewrażliwiony. Nawet zdarzało się coś takiego, że żona wychodziła do samochodu, po prostu gdzieś jechała do pracy czy coś, to się zdarzało, że on zdjęcia nam żonie robił w ogóle. Takie głupie śmiechy były, jak ona wycofała samochodem. W ogóle takie szyderstwo z jego strony było. Po prostu. Źle się czuliśmy. Po prostu. Taki strach siał. No właśnie, no, nie siedzimy nawet teraz na jego klatce, to w ogóle się nie przesiaduje. Tam, no, tak jak już wspomniałem wcześniej, że kilka razy się zdarzało, no ale skoro nam zabronili na połowę klatek na osiedlu siedzieć, no to gdzie mamy siedzieć? Mieszkańcy tej klatki. W kółku się... Nie może siedzieć. No właśnie, nawet mieszkaniec tam też.
jest z tego bloku nie jeden też. No a w kółku jak siedzieliśmy, to samo było, też w oknach siedział i też wzywał policję. Mieszka u nas sąsiadka, ona jest starsza kobieta i tu mieszka pod nim, znaczy przepraszam, nad nim. I też schodziła, a ten wyzywał ją od starych bab, pluł jej na głowę. Też ma tam no, synów, ale synów nie było w domu, chciałem zareagować, ale też pomyślałem, że jak go wyjdę, wyzwę czy coś, bo no, szkoda starszej kobiety. No bałem się policji, że zaraz policja przyjedzie, że ja jego skrzywdziłem. Nie? I też ta kobieta nie chciała wnosić żadnej sprawy, bo boi się go, bo ona chce spokojnie wyjść sobie z domu i... No. I po prostu też z nią kiedyś rozmawiałem, to mówi, że nie chce po prostu, no... No boi się go, że coś może mu zrobić, że to jest człowiek porywczy. No. Znaczy, to było strasznie dużo skarg. Ja zauważyłem, że no, policja bardzo wiele razy przyjeżdżała na interwencję tego pana właśnie. Aż mi się no, wierzyć nie chciało, żeby to każda interwencja zasługiwała na to. Zresztą dyżurny do akt dołączonych mówił, że no, wielokrotnie była to niepotrzebna interwencja. Chłopcy tyle razy zwracali się do policji o pomoc, więc chyba tak nie postępują chuligani przedstawiani przez pana nie... Bo sama osobiście pisałam pismo w sprawie syna, dlatego że jest sądzony już chyba ze 2 lata, w zasadzie nie wiem o co, dlatego że no pan mi nawet zarzucał, że ja go zaczepiam i straszę starszymi synami, więc to jest po prostu wszystko na pisma, które pisaliśmy my jako rodzice Tomka i jako chłopcy pisali, nie wiem czy dostali jakąś odpowiedź, ale obawiam się, że nie. Nic policja w tej kwestii nie robi. Wszyscy się po prostu tego pana boją. Boją się, bo jest awanturnikiem, pieniaczem i po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. Dzielnicowy jest bezradny. Do nas już przestał przychodzić, bo mąż powiedział, że jak nie będzie miał powodu, że zabrania mu przychodzić. I przestał. Myśleliśmy, że jest święty spokój, znowu jest wezwanie na sprawę. Wczoraj się nie odbyła, bo sędzia chory, nawet nie wiem o co. Nie umiemy sobie nawet z tym poradzić, z tym problemem, bo widzimy, że po prostu wszyscy od tego umywają ręce. I dopiero jak się coś stanie naprawdę złego, jak ten człowiek się komuś naprawdę chuliganowi jakiemuś narazi, to wtedy będzie za późno, wtedy będzie mowa, że nikt w tej sprawie nic nie robił, że dorośli nie reagowali, a przecież ten pan sądzi się ze wszystkimi. Niemożliwe, żeby 10, 20, 40 osób było nienormalnych. To chyba z nim coś jest nie tak. Składaliśmy też takie petycje do Straży Miejskiej na policję, że po prostu mamy sąsiada konfliktowego, ale żadnych odpowiedzi nie było z sądu, z policji w ogóle. I wszystkie podpisy sąsiadów mieliśmy i w ogóle sąsiadów z osiedla. Mieliśmy dużo właśnie podpisów i nic, żadnej reakcji nie było z organów porządkowych. Nic. I też policja właśnie przyjeżdżała, mnie spisywała często, ale też żadnej kary, żadnej puszki alkoholowej, nic po alkoholu, nic nie było. Złożyłam pismo w imieniu dzieci, które są prześladowane przez pana i w zasadzie w imieniu własnym w sprawie Tomka na policję, że dzieciak jest nękany przez pana, zaczepiany, prowokowany, jakieś sytuacje są wymyślane. Tak naprawdę do dziś dnia nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, żadnego zainteresowania ze strony policji na korzyść młodzieży, wręcz przeciwnie. Więc jeśli nawet było jakieś zainteresowanie, to tylko na korzyść pana. Chociaż nikt tego potwierdzenia nie, szczerze mówiąc, nie ma na to, co on oskarża te dzieci. Poza tym, szczerze mówiąc, dzielnicowy, jak przychodził nawet do nas, czuł się bezradny. Powiedział, że on nic w tej kwestii zrobić nie może. On mówił nawet o tym. Więc komendant, raczej rozmawiając z mężem, też nic konkretnego nie powiedział. Powiedział, żeby dzieciak unikał pana i tak się dzieje. Niemniej jednak nic w tej sprawie się nie zmieniło. Wezwanie do sądu mamy znowu. Twierdził, że te podpisy od tych dorosłych ludzi właśnie z tych bloków są, bo my zastraszamy tych ludzi. Że dlatego oni podpisują, bo my ich zastraszyliśmy i groziliśmy. Tylko, że on jako jedyny się nas nie boi. Zebrali w przeciągu, nie wiem, kilku godzin. Ile wy żeście tych podpisów zebrali? 80? 50? Mnóstwo podpisów od wszystkich mieszkańców osiedla. Nie tylko z tych bloków naszych, ale z bloku pana mnóstwo podpisów. Czyli młodzi chuligani mają poparcie społeczeństwa? Nieprawda. To ten człowiek jest po prostu awanturnikiem i pieniaczem. Na pozór jego skargi są zrozumiałe. Młodzież przesiadująca na klatkach, przekleństwo, pijaństwo, tego nikt nie popiera. Jednak w tym wypadku niewinna młodzież ma nieprzyjemności i sprawę w sądzie z powodu wybujałej wyobraźni sąsiada.